Cześć, dzisiaj mogę pochwalić się nowo powstałą usługą, o której marzyłem przez długi czas, ale wymagała ona frezarki CNC. W obecnej chwili taką już dysponujemy, powolutku już sprzęt został opanowany i powolutku robimy takie różne fajne roboty. No i mianowicie do rzeczy. Jest to uszczelnienie o-ringowe głowicy w silnikach Yamaha DT125, tutaj jest zestaw 170, za chwilę nie będę mówił. Jest to też silnik stosowany w Derby GPR, w Zachsie, ale nie wiem dokładnie jaki model, w KTM LC2 i jeszcze coś by się pewnie mogło znaleźć. Chodzi o ten, konkretnie bez membrany. Tutaj jest starsza wersja Yamaha DT bądź RD125. To jest poniżej 90 roku. Nawet coś pomiędzy 85-90 według uszczelek. Delikatnie różni się obrys cylindra. Różni się obrys cylindra z tego, różni się ze zwykłego i różni się z Ateny. Także na dzień dobry już trzy trajektorie obróbki musiałem po prostu stworzyć, żeby móc taką usługę przygotować na gotowo. Więc dla mnie lekkie utrudnienie w roli wykonawcy, ale tak samo można to wszystko zrobić. Tak to wygląda, znaczy to jest cylinder tulejowany i troszeczkę zmodyfikowany, więc jest to wszystko popiaskowane. Tutaj jest cylinder dostarczony tylko do szlifu. Tak to wygląda, pięknie, ładnie. Tak będą wyglądały zestawy uszczelek do takich cylindrów. Jest to zapakowane, gotowe z numerem produktu. Chociaż tu jeszcze numer jest niezaktualizowany, także to niedługo wjedzie na sklep, na stronę i tak dalej do nas. Tutaj mamy jeszcze niespakowane. Tak to wygląda. Cyk. Pięknie. No, ten o-ring jest celowo troszeczkę dobrany mniejszy, żeby można go było minimalnie naciągnąć i żeby przy montażu nam nie schodził. Ja zawsze robię to w tę stronę. Ten jest tak na zero. W zależności od obrysu one się tam z milimetr na obwodzie różnią. No, także tak to wygląda finalnie. No i co? Może porozmawiajmy sobie jeszcze tak na temat, na szybkości, na temat Yamaha DT170. To jest Big Board z produkcji Ateny. I co jest najgorszą rzeczą według mnie, oczywiście jest to moja opinia, według mnie najgorszą rzeczą, jaka tutaj została wymyślona i to przez Atenę, to jest głowica. Znaczy głowica jest sama w sobie bardzo ciekawa i bardzo fajna, ale sposób jej uszczelnienia niestety nie pasuje do jej konstrukcji. Zwykła głowica z każdej Yamaha DT to jest monolit, czyli po prostu jest to w całości odlew. I mimo tego, że jest to odlew w całości naprawdę masywny, sztywny i tak dalej, to przez to, że szpilki są stosunkowo bardzo daleko od komory spalania, a ta od strony wydechu jest bardzo daleko, jest odsunięta mimośrodowo względem tych szpilek, to 4 na 5 tych silników, według niektórych mechaników, którym to przygotowujemy regularnie, to 4 na 5 tych silników przyjeżdża z uszczelką poskładaną na silikonie, z problemami i tak dalej. Na głowicy monolitycznej. Jeżeli chodzi o głowicę dwuczęściową, taką typu VHM, taką robi Atena, to o ile chodzi o przypadek 170 tego Big Bora, to nie jest najgorzej, ponieważ jest tu zastosowana taka samochodowa uszczelka pod głowicą grubości 1 mm, która co nieco się tam dogniata, a niestety w tym tanim zestawie dostępnym z Ateny za tam, nie wiem, chyba coś ponad 2000 zł jest zestaw głowica z cylindrem na Nikasilu, ten nowszy typ, to ta głowica jest zrobiona dwuczęściowo i jest normalnie uszczelniana za pomocą blaszanej uszczelki. Jest to wybryk natury, jest to rozwiązanie niespotykane nigdzie, w żadnej konstrukcji, czy to tuningowej, czy to seryjnej, nigdzie. Po prostu nie ma takiego sposobu uszczelnienia głowicy dwuczęściowej, gdyż generalnie te głowice już znacznie więcej tańczą. Jeżeli kupicie sobie głowicę na przykład z VHM-u, czyli no, będę się tu posiłkował jakąś tam znaną profesjonalną firmą, która słynie z produkcji takich głowic, to jeżeli włożycie sobie komorę spalania do pokrywy, to komora spalania wystaje, załóżmy, dychę. To jest bardzo dużo.
biorąc pod uwagę uszczelnienie na metalowej uszczelce, która ma się dognieść, kiedy na przykład w porównaniu do wystającej odychy komory spalania, taka głowica jest obrabiana na płasko. U nas jest jeszcze docierana na stole traserskim, więc ma takie ryski ciekawe, żeby uzyskać najlepszą generalnie gładkość powierzchni. To jest mój wymysł i po prostu mi się to najlepiej sprawdza. W sytuacji, kiedy budowałem mocniejsze sety do takich silników, to i były problemy z uszczelką pod głowicą, no to po prostu jeszcze co możecie zrobić, to możecie tutaj zrobić takie zatoczenie, że ta część od komory spalania będzie minimalnie wyższa, a tu minimalnie w dół. Trzeba to zrobić na bardzo dokładnej maszynie, żeby nie było jakiegokolwiek, nie było wklęsłości powierzchni, ani uwypuklenia powierzchni, a z tym tokarki często mają problem, więc czasami trzeba to po prostu z łapy zrobić dosyć dokładnie. I takie podwyższenie można zrobić setkę, dwie, trzy i to po prostu zwiększy docisk uszczelki tutaj przy samej komorze spalania, a jeszcze pozwoli na tyle się dogiąć głowicy, że uszczelni Wam też na zewnątrz. Przy uszczelnieniu o-ringowym w ogóle nie ma takich problemów. Jest to najgenialniejsze uszczelnienie głowicy, jakie po prostu powstało w dziejach, praktykowane w każdej gałęzi motorsportu, jeżeli chodzi o dwusuwa. Nie ma z tym praktycznie najmniejszego problemu, toleruje największe błędy płaszczyzn, dokręcenia, ugięcia, jest to po prostu najlepsze. Tutaj jeżeli chodzi o zestawy o dużej średnicy tłoka, które nie mają zbyt dużo mięsa zostawionego między tłokiem czy tam komorą spalania a o-ringiem, warto stosować o-ring witonowy, taki właśnie brązowy tutaj. On jest wielokrotnie droższy, ale naprawdę dużo więcej znosi, więc jeżeli tutaj pojawi się jakaś minimalna nieszczelność, to naprawdę na tym o-ringu jeszcze to będzie długo, długo, długo żyło, najprawdopodobniej do kolejnego serwisu. Jeżeli chodzi o takie normalne sety i tam, gdzie jest troszeczkę więcej mięsa, wystarczy czarny o-ring NBR-owski, tylko firmowy, nie jakieś dziadostwo. I generalnie takie o-ringi są nawet dzisiaj w czołowych motocrossach stosowane i to wszystko działa. Ja na takim zwykłym czarnym o-ringu, tylko tak jak mówię, firmowym, z jakiejś tam sprawdzonej hurtowni, jeżdżę w swojej Aprilii i po dwudniowym track dayu na torze Poznań zjeżdżam z nadpaloną komorą spalania i o-ring dalej trzyma. Także ja do dzisiaj nie znalazłem potrzeby montowania Witona u siebie. Ale na przykład w sytuacjach, gdzie silniki często są przegrzewane, na przykład w enduro, gdzie często po prostu silniki są zarzucone toną błota, osiągają wysokie temperatury, często się płyn gotuje, wywala ten płyn, nie zawsze to kontrolujemy tak do ideału, że tak powiem, to w tych sytuacjach często te płaszczyzny się po prostu krzywią, bo to się robi zbyt miękkie, śruby dociskają w kilku punktach, w pozostałych punktach ciśnienie nam odpycha po prostu ten materiał od siebie i pojawiają się różne takie mikro przedmuchy, na przykład na setkę, dwie, trzy, z tego co tam mierzę. I o-ring wtedy, jeżeli jest zwykły NBR czarny, no to po prostu on tam po jakimś czasie pracy, gdzie tam dmucha na niego gorący gaz, no to po prostu się nadtopi, aż puści, a Witon dużo więcej. To jest taki o-ring, który na przykład uszczelniane są połączenia turbosprężarek i tak dalej. Także to jest mniej więcej ten materiał, czasami kolor się troszeczkę różni jeszcze. No i co? Może powiedzmy o tym secie. To jest Yamaha DT zestaw Ateny 170 pojemności, przetulejowane na tłok z Yamahy DT200, który jest de facto tylko o milimetr większy, ale wymaga modyfikacji komory spalania, ponieważ Atena wymyśliła sobie takie bardzo dziwne dęko, półpłaskie, półwypukłe, i po prostu dęko z Yamahy DT200 jest bardziej wypukłe i w całości równomierne, więc trzeba przebudować głowicę. No i generalnie sama komora spalania, jak widzicie, nie będę tego roztroczywał, ma na tyle mało mięsa, że na jej obwodzie bardzo ciężko jest zmieścić w ogóle rowek na o-ring. I tutaj kolejną modyfikacją, jaką ja bym widział, byłoby wykonanie troszeczkę grubszej komory spalania, zmodyfikowanie pod to pokrywki,
Wtedy można zrobić tutaj troszeczkę więcej miejsca do o-ringu, jeszcze go szerzej zastosować, albo grubszy kołnierz tulei jeszcze zastosować i generalnie zapewnić sobie szlify, bo tutaj ten tłok z Vossnera do Yamaha DT200 ma szlify, czyli nie dość, że zyskalibyśmy fajny zestaw tuningowy, to jeszcze możliwe, jeszcze mielibyśmy nadwymiary naprawcze. A zawsze, jeżeli mamy nadwymiary naprawcze dostępne, no to jest natychmiastowa przewaga cylindra na tulei nad Nikasilem, bo generalnie, jak wiemy, można na tym osiągnąć te same wyniki pod kątem mocy, te same wyniki w zawodach, a jeżeli mamy możliwości jakichkolwiek nadwymiarów naprawczych, zrobienia czegoś takiego jak szlif, no to już mamy przewagę, no bo inwestujemy raz, a później naprawdę tym jeździmy długo. Także generalnie tutaj można by ten zestaw jeszcze zupgrade'ować troszeczkę. Odpowiadając na pytania, czy taki zestaw da się ze zwykłego cylindra, znaczy no nie do końca takiego, tylko takiego bez membrany, ze zwykłego tego, tego 3LO i 4FU chyba są oznaczenia, to tego z trójką, tego po prostu z żeliwną tuleją fabrycznie. Nie da się, ponieważ tutaj ten odlew cylindra jest delikatnie zmieniony i oś zaworu wydechowego jest odsunięta od tłoka, przez co się mieści nam tak duży tłok. W cylindrze fabrycznym ta oś jest bliżej i montując tłok o wiele, wiele milimetrów większy, po prostu braknie nam mięsa, żeby ten zawór wydechowy w ogóle obrobić. Ja wiem, że takie projekty były, ludzie tam próbowali z tymi śrubkami zaworu, z tymi bolczykami, na których one się schodzą, tworzyć jakieś wielkie modyfikacje. Generalnie było tego niewiele i z tego, co kojarzę, to te zestawy finalnie się rozpadły i u nas wylądowały później na jakichś modyfikacjach, spawaniach i nie wiadomo czym jeszcze. Przynajmniej na pewno takie coś wykonywało. Nie wiem, czy tego było gdzieś na rynku więcej, czy nie, ale niezbyt popularna modyfikacja. W moim mniemaniu odmówiłem takich modyfikacji, bo według mnie gra nie warta świeczki. Proszę nie się o problemy. Także tyle odnośnie DT200. Tutaj jest zestaw zrobiony tak, że niwelujemy całkowicie konieczność jakiejkolwiek stosowania jakiejkolwiek uszczelki pod głowicę. Są o-ringi. Głowica jest przystosowana pod tłok z Yamaha DT200. Zrobiony stopień sprężania i troszeczkę zagłębiony squish, ponieważ ta głowica tu jest na dosyć grubej uszczelce, więc teraz nam wejdzie niżej. I po prostu troszkę się te wysokości zmienią. To jest troszeczkę trudniejsza sytuacja. Jeżeli chodzi o takie zestawy, czy te z membraną w cylindrze, czy te nowsze, tutaj jest uszczelka blaszana jednowarstwowa najczęściej, która ma 0,3 mm. Jakiś tam zestaw widziałem uszczelek zagniatanych, nie wiem z czego, z jakiego producenta, też metalowych, ale trzywarstwowych, to tam miały około 0,5 mm. Więc generalnie, jeżeli tutaj o 3 dyszki tylko siada głowica niżej, nie ma konieczności żadnej ingerencji w głowicę, czyli możecie do nas wysłać taki cylinder na zrobienie uszczelnienia o-ringowego, kupić sobie zestaw uszczelek z o-ringami. Robimy to w cenie 200 zł komplet, czyli robocizna plus uszczelki i o-ringi. Macie uszczelki w 3 lub 4 grubościach, zależnie od rocznika swojej Yamahy. I po prostu, jeżeli chcecie zastosować ten sam squish co fabryka, dźwigacie sobie troszeczkę cylinder na grubszej uszczelce, ale generalnie to jest dosyć mocno odprężony sprzęt, więc jeżeli się ze squishem wyrobicie w jakichś tam sensownych parametrach, powiedzmy nie mniej niż milimetr, może 0,9 nawet, bo to przy wypukłym dęku nie, i niecentrowanej głowicy nie ma co szaleć, to możecie nawet zostawić cylinder na seryjnej wysokości i tylko dokręcić głowicę. I takie coś jest już stuprocentowo bezawaryjne. Robicie to raz i nigdy w życiu nie trzeba się tym więcej zajmować. Rowki dlatego frezujemy w cylindrze, ponieważ cylinder jest bardzo masywny i z mojego doświadczenia wynika, że prawie nigdy się nie krzywi. Widzicie, to jest cylinder, który miał wykręcane szpilki. Tutaj są szpilki nowe z serwisu, zamontowane. Jest dotarta płaszczyzna, widzicie, takie krzyżowe ryski ma, minimalne. I wielokrotnie, gdy docieramy tą płaszczyznę w cylindrach, one są praktycznie równe. To jest setka, dwie jakieś wypukłości mikro, najprawdopodobniej spowodowane właśnie tym, że się ta metalowa zagniatająca uszczelka tutaj przez wiele lat wgryza, a tak naprawdę nigdy nie miałem przypadku, żeby cylinder był sfałdowany, powiedzmy, nie wiem, dwie dychy. A głowica już jest znacznie bardziej wiotka i znacznie bardziej narażona na temperaturę, przez co głowica częściej się potrafi sfałdować. No i druga rzecz, że przy każdym jednym uszkodzeniu, na przykład jak się coś wam rozpadnie, głowica no albo jest do wyrzucenia, albo jest do odbudowy, no i wtedy tracicie pieniądze zainwestowane w uszczelnienie o-ringowe, jeżeli trzeba ją gdzieś tam po prostu zmienić, a w cylindrze zostaje to na zawsze.
O-ringi są, te aerowki pod o-ringi mojej produkcji są tak przemyślane, że mają minimalny naddatek wysokościowy, taki, że pozwala obrobić tą płaszczyznę, ale minimalnie. Nie zalecałbym tu zbierać więcej niż 500, 7. Najlepiej płaszczyznę taką docierać na stole traserskim, zbierając praktycznie nic, jeżeli trzeba oczywiście. I te rowki na to pozwalają, więc spokojnie jeszcze dokręcicie sobie później głowicę. Takie coś jest u nas zrobione na maszynie numerycznej CNC. I tak jak mówię, na obecną chwilę mamy taką fajną ofertę, że zestaw uszczelek, który normalnie kosztuje 69 zł z o-ringami, z obróbką górnej płaszczyzny na uszczelnienie o-ringowe 200 zł, realizacja około tygodnia, jesteśmy w miarę odrobieni ze szlifów, schonowań, to jest w ogóle osobny dział, bo to do tego mamy osobną maszynę, osobne programy, także to idzie niezależnie. Jeżeli cylinder wysyłacie w miarę gotowy albo do szlifu, to powiedzmy do jakiegoś honowania, do szlifu, to w obrębie czasu wykonania tego szlifu czy honowania, obecnie około 2 tygodni, jest to zrobione. Jeżeli wysyłacie solo cylinder, myślę, że tydzień maksymalnie, troszeczkę to coś tam dłużej, jak ja bym nie był dostępny. Na razie jestem jedynym operatorem CNC u nas w firmie, więc generalnie robię to osobiście. Taka oferta wraz z filmikiem instruktażowym, który nagram niedługo, pojawi się u nas na sklepie, na stronie. Będzie też wtedy na fanpage'u, także każdy, który wejdzie gdzieś tam do nas na stronę, będzie się mógł zapoznać, dlaczego to jest robione, po co, za jaką cenę i jak to wygląda. Także co, tyle na dziś, działam kolejne rzeczy, rozwijamy nowy dział firmy, także będą same fajne usługi, same fajne produkty, będę się chwalił niedługo, także co, tyle, powodzenia, cześć.